Z prezydentem Andrzejem Dudą wyraziłem nasze zdanie pokojenie związane z impasem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Powiedziałem panu prezydentowi, że oczywiście... Troszeczkę. Raz, dwa, trzy, dobra. Raz, dwa, dwa. Odbyła się pewna konferencja prasowa, której kawałek chciałbym państwu puścić teraz, żebyśmy sobie przypomnieli, po co tu jesteśmy. Podczas rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą wyraziłem nasze zaniepokojenie związane z impasem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Powiedziałem panu prezydentowi, że oczywiście szanujemy polską suwerenność i wiemy, że polski parlament pracuje nad uregulowaniem tej sprawy. Ale jako przyjaciel i sojusznik Polski wzywam wszystkie strony do wspierania instytucji demokratycznych w Polsce. To one są potwierdzeniem demokracji. Bo demokracja to nie tylko słowa zapisane w konstytucji czy głosowanie w wyborach, ale także instytucje. Praworządność, niezależna władza sądownicza i wolna prasa to wartości, na którym Stanom Zjednoczonym bardzo zależy. To wartości, które leżą u podstaw naszej współpracy, a także u podstaw Paktu Północnoatlantyckiego. Praworządność i demokracja to wartości, które świętowaliśmy dwa lata temu na Placu Zamkowym. W przeszłości Polacy pokonali wiele trudności. Ostatecznie Solidarność pokonała komunizm, a wolność Polaków zwyciężyła. Jestem przekonany co do przyszłości polskiej demokracji. Wierzę, że Polska będzie dalej świeciła przykładem dla państw na całym świecie. Tak wczoraj mówił pan prezydent Obama. Podziękujmy mu za te słowa. Miejmy nadzieję, że dotrą do tych, do których były kierowane. Do partii, która tylko z nazwy jest prawem i sprawiedliwością. Do partii, której prezes powiedział, że ich rządy będą przeciwieństwem rządów prawa. Jak się pomyli, to powie prawdę, proszę państwa. Oni i tak tego nie zrozumieją. Proszę państwa, zgodnie z wymogami formalnymi oficjalnie otwieram zgromadzenie niniejszym. Teraz chwilka muzyki, a za moment rozpoczniemy część oficjalną. Dziękuję, że przyszliście w takiej ilości. Zaczniemy od cytatu z pastora Kinga. Bardzo proszę. Jest coś, co muszę powiedzieć moim ludziom, którzy stoją na ciepłym progu prowadzącym do Pałacu Sprawiedliwości. W procesie uzyskiwania naszego prawowitego miejsca musimy być niewinni bezprawnych czynów. Pozwólmy sobie nie szukać zaspokojenia naszego pragnienia wolności w piciu z filiżanki goryczy i nienawiści.
musimy zawsze prowadzić naszą walkę na najwyższym poziomie godności i dyscypliny. Nie możemy pozwolić, by nasz twórczy proces przerodził się w fizyczną przemoc. Jeszcze raz i jeszcze raz musimy wznieść się do majestatycznej wysokości, gdzie spotykają się siła psychiczna z siłą duchową. A teraz, proszę Państwa, bardzo proszę o zabranie głosu Mateusza Kijowskiego z Komitetu Obrony Demokracji. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Tak mówi artykuł 30 naszej Konstytucji. Kto odbiera człowiekowi godność, gwałci jego człowieczeństwo. Władza, która gardzi obywatelami, która nie szanuje ich praw, która świadomie i celowo stara się ich poniżyć i upokorzyć, gwałci podwójnie, bo wykorzystuje naturalną przewagę pochodzącą z demokratycznego wyboru. Ale godność człowieka jest w nim samym, tak jak wolność jest w nas. Kiedy szykowałem się do tego wystąpienia, postanowiłem zapytać wujka Google'a, co ma do powiedzenia na temat godności. Pojawiły się odniesienia do nauki Jana Pawła II oraz do naszej Konstytucji. W Polsce, gdzie ponad połowa obywateli przyznaje się do szacunku dla religii katolickiej, trudno nie zauważyć tej zbieżności. Trzeba to jasno podkreślić, że godność człowieka jest w samym centrum humanizmu i jest w samym centrum chrześcijaństwa. Kiedy Martin Luther King z tysiącami swoich braci i sióstr ruszali na Waszyngton, nie mieli sprecyzowanych celów politycznych. Nie walczyli o władzę, o zaszczyty czy o dobrobyt. Walczyli o swoją godność. Martin Luther w XVI wieku powiedział: tu stoję, inaczej nie mogę. Bo kiedy człowiek broni swojej godności i wartości, które wyznaje, nie ma miejsca na uległość. Ponad 400 lat później Martin Luther King powiedział: ten, kto biernie akceptuje zło, jest za nie tak samo odpowiedzialny jak ten, co je popełnia. Dlatego my stoimy dzisiaj tutaj i inaczej być nie może. Dzisiaj chcemy uczcić pamięć jednego z największych orędowników ludzkiej godności, wolności i szacunku dla każdego człowieka. Obok Mahatmy Gandhiego, Dalaj Lamy, Lecha Wałęsy i tysięcy innych mniej znanych bohaterów, Martin Luther King wskazuje nam najskuteczniejszą drogę obrony naszej godności i zachowania podstawowych wartości.
drogę, która nie prowadzi do upokorzenia innych, do zwycięstwa jednych nad drugimi, ale do wzajemnego szacunku i zrozumienia. Drogę, która pozwala na pokojowe współistnienie i współpracę wszystkim. Bo godność ma każdy człowiek i każdemu należy się szacunek. Pamiętajmy o tym. Kiedy walczymy o poszanowanie wartości, sami musimy ich przestrzegać zawsze i w każdej sytuacji. Parafrazując odwieczne hasło polskich patriotów, dzisiaj musimy walczyć za godność naszą i waszą. A wszyscy zachowamy godność, kiedy zwyciężą wolność, równość i demokracja. Wolność, równość, demokracja! Proszę Państwa, zebraliśmy się tutaj, żeby temu skwerowi nadać patronat Martina Luthera Kinga. Tam stoi tablica. Poproszę teraz o odsłonięcie tablicy oznaczającej ten skwer, pokazującej jego patrona. Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Którą wzięło 300 tysięcy osób. Jednym z hitów tego marszu była taka pieśń pod tytułem We Shall Overcome. Chcielibyśmy ją Państwu zaprezentować w wykonaniu pani Anny Sarnickiej. Wielkie brawa poproszę. Pokonamy zło.
Wielkie brawa dla pani Czarnicki. Brawo! Ten cytat z pastora Kinga. Włodek, bardzo cię proszę. Tchórzliwi zapytają, czy jest to bezpieczne. Oportuniści zapytają, czy jest to politycznie poprawne. Próżni zapytają, czy jest to popularne. Ale świadomi zapytają, czy jest to słuszne. I nadejdzie czas, gdy ktoś musi zająć pozycję, która nie jest ani bezpieczna, ani polityczna, ani popularna. Ale ktoś musi ją zająć, bo jest słuszna. Tak jest, proszę państwa, stoimy i zajmujemy słuszną pozycję. Nie byłoby nas tu dzisiaj, gdyby nie miasto stołeczne Warszawa, którego rada była uprzejma nadać imię skwerowi, imię Martina Luthera Kinga. Wielkie brawa dla Rady Warszawy. Prosić pana wiceprezydenta Jóźwiaka o przemówienie do nas i wygłoszenie kilku słów. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w centrum Warszawy, pomiędzy rondem ONZ a Placem Europejskim jest skwer. Skwer, który od dzisiaj nie jest już bezimienny. Będzie nosił imię Martina Luthera Kinga. Dobrze znamy postać pastora Kinga. Bohatera, który całe swoje życie poświęcił walce o równe prawa dla wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych. W wolnym, niepodległym kraju, jakim niewątpliwie w połowie XX wieku były Stany Zjednoczone, współbracia Martina Luthera Kinga, czarnoskórzy, mieszkańcy Ameryki nie czuli się wolnymi. To wolne państwo, szczycące się pierwszą w świecie demokratyczną konstytucją, demokrację stosowało wybiórczo, bardzo drastycznie ograniczając prawa Afroamerykanów, w szczególności w południowej części kraju. O ich prawo do godności, o zniesienie w całym kraju segregacji rasowej upomniał się nasz dzisiejszy bohater. Domagał się tego, by zapisy demokratycznej Konstytucji Stanów Zjednoczonych były egzekwowane. To za osiągnięcia w tej dziedzinie został uhonorowany pokojową Nagrodą Nobla, za to zginął z rąk skrytobójcy. Czym jest dzisiaj dla nas, tutaj w Warszawie, pamięć dzieła Martina Luthera Kinga? Jakie niesie przesłanie nazwa skweru, na którym dzisiaj stoimy? Przede wszystkim musimy pamiętać, że wolność nie jest nikomu darowana raz na zawsze. Jest wartością, którą należy pielęgnować. Walczyć o jej jakość, nie dać jej zakłamywać i wypaczać. Wolność bez odpowiedzialności, jak dobrze wiemy, zmienia się w anarchię, a jej skutki mogą być tragiczne. Dlatego jeśli mówimy o poszanowaniu demokracji, winniśmy mieć na względzie demokrację w jednakowym stopniu dla wszystkich. Mam tutaj na myśli także imigrantów, których obecność w Europie stała się ostatnio tematem często podejmowanym. Jakiż bowiem miałaby sens demokracja tylko dla niektórych? Po prostu przestałaby być demokracją. Poza tym mam nadzieję, że imię Martina Luthera Kinga, niekwestionowanego bohatera, utrwalone w samym sercu Warszawy, przypominać będzie mieszkańcom naszego miasta i gościom o tolerancji dla ludzi innego koloru skóry, innej narodowości, innych wyznań religijnych. Wszak wartości, dla których oddał życie Martin Luther King, są wartościami uniwersalnymi. Tutaj i pod każdą szerokością geograficzną. Dziękuję. Demokracja! Demokracja! Piosenki Kosmarskiego Źródła.
się winie, we własną czeluść ciągnie go siła. Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpaliny, jest i będzie, będzie jak była. Sarnicka. Jeżeli państwo nie jesteście jeszcze znudzeni. Marzenie. Mam marzenie, że pewnego dnia każda dolina będzie wyniesiona, każdy szczyt i góra obniżona, szorstkie miejsca wygładzone, krzywe wyprostowane, a chwała Pana objawiona. I wszyscy ludzie to razem zobaczą. To nasza nadzieja. To jest wiara, w którą wrócę na południe. Z tą wiarą będziemy mogli wykuć z góry rozpaczy skałę nadziei. Z tą wiarą będziemy zdolni do zmiany brzęczących dysonansów w naszym kraju w piękną symfonię braterstwa. Z tą wiarą będziemy zdolni do wspólnego działania, do wspólnej modlitwy, do wspólnej walki, do pójścia razem do więzienia, do wspólnego stanięcia w obronie wolności, wiedząc, że pewnego dnia będziemy wolni. Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Proszę państwa, nieprzyjazne nam środowiska mówią o nas, że jesteśmy klubami Gazety Wyborczej i rodziną Radia Tok FM. No cóż, ja tam przyznaję, jestem.
Nie wiem jak wy, kochani, ale w związku z tym chciałem poprosić o zabranie głosu redaktora naczelnego Gazety Wyborczej i wspaniałego Polaka Adama Michika. Bardzo proszę, panie Adamie. Martin Luther King był z całą pewnością obywatelem gorszego sortu. I Martin Luther King miał sen, miał marzenie, żeby nikt nikogo więcej nie nazywał obywatelem drugiego sortu. I to, że to marzenie realizował, zapłacił za to wysoką cenę. Zamordował go rasistowski zwolennik dobrej zmiany. Ale to, że dzisiaj gościmy w Warszawie Baracka Obamy, który chętnie przyznaje się do dziedzictwa politycznego i chrześcijańskiego Kinga, to jest wielkie zwycięstwo Kinga, wielkie zwycięstwo tych wartości, które on wierzy. Ja jestem z pokolenia, dla którego marzenia Kinga były rodzajem podręcznika, rodzajem wskazówki, jaką drogą i dokąd powinniśmy dążyć. Tak było w 68 roku, w 70 roku, w 76, w 80, wreszcie w stanie wojennym, w 81. Zawsze wiedzieliśmy, że musimy walczyć bez przemocy i bez nienawiści. I jeżeli dzisiaj mam prawo do dumy z Polski, z mojego kraju, z mojego narodu, to dlatego, że tu dzisiaj ta Polska, która ciągnie się przez ostatnie kilkaset lat w obronie tych wartości, o które walczył King, że ta Polska jest dzisiaj obecna i że dzięki Komitetowi Obrony Demokracji możemy tutaj być razem. Na koniec chcę powiedzieć, że ta brunatna fala, która dzisiaj zalewa nie tylko Polskę, ale i inne kraje naszego kontynentu, że ona jest jak ciężka choroba, trudna, ale uleczalna, że potrafimy postawić jej czoło. Mój mistrz, poeta, demokrata Antoni Słonimski w 30 latach napisał wiersz przeciwko tym, którzy chcieli odebrać mu prawo do ojczyzny, do Polski. To pozwólcie, że zacytuję ten wiersz poety gorszego sortu. To się nazywa Dwie ojczyzny. W twojej ojczyźnie karki się zgina przed każdą władzą, za zwyciężonych zgarda i ślina, gdy ich na kaźń prowadzą. W twojej ojczyźnie tyś hołdy składał przed obce trony, w mojej ojczyźnie, jeśli kto padał, to krwią zwroczony. W twojej ojczyźnie do obcych wierzę, Bóg się nie zniża. Ojczyzna moja, świat cały wierzę w ramiona krzyża. W twojej ojczyźnie sławnych portrety, tą w etażerce. W mojej ojczyźnie słowo poety oprawne w serce. I chociaż wieczór sprzyja ci mglisty i noc bezgwiezdna, jakże mnie wygnasz z mojej ojczyzny, jeśli jej nie znasz. Nie wygnają nas z Polski, bo nie znają naszej ojczyzny. Dziękuję. Wolność, równość, demokracja!
I jeszcze raz poprosimy panią Anię Sarnicką, żeby była uprzejma nam zaśpiewać. Dobrze, kochani? Tym razem taką piosenkę, która może trochę natchnie nas optymizmem. Jeszcze w zielone gramy. Wielkie brawa jeszcze raz i podziękujmy Poderce za wspaniałe wykonanie, wspaniałe piosenki. Dziękujemy! Zapraszamy! Brawa! A poza tym, że śpiewa, to jeszcze aktywnie działa w Komitecie Obrony Demokracji, proszę Państwa. Żeby za wcześnie nie skończyć, teraz jeszcze ja powiem parę słów, przepraszam, z góry. Miałem nie mówić, ale jak wiecie, 2,5 kilometra stąd, na pięknym Stadionie Narodowym, odbywa się właśnie szczyt organizacji zwanej NATO. Niektórzy tam szczytują, zwłaszcza ci, którzy stworzyli wystawy tematyczne. Jedna o tym, jak to Polska wchodziła do NATO. Druga o tym, jak to katastrofa smoleńska się wydarzyła i był zamach. No ale w związku z tym postanowiłem przypomnieć tym Państwu, że po pierwsze osobą, która podpisała traktat akcesyjny Polski do NATO był profesor Geremek, a nie profesor Kaczyński. Po drugie cały ten szczyt został uzgodniony i zorganizowany przez prezydenta Komorowskiego i premiera Tuska i premier Kopacz.
a nie przez premiera Kaczyńskiego i jego świętej pamięci brata. A po trzecie, chciałem też powiedzieć, że musimy im podziękować za to, że zorganizowali dojazdy z lotniska. To im wyszło. Sparaliżowali co prawda pół miasta, ale dali radę. Proszę Państwa, oni wprowadzają coś, co nazywają dobrą zmianą. Za kilka lat my będziemy wprowadzali coś, co się będzie nazywało lepszą zmianą. Lepszą zmianą, proszę Państwa. I tego się trzymajmy. Zapraszam cię na scenę, miałaś zapowiedzieć jeszcze jeden występ. A jest! Zbliżamy się do końca już, ale zanim skończymy, jeszcze jedna piosenka. To jest piosenka napisana przez naszego wspaniałego kapelmistrza, Konrada Maternę. Konrada niestety nie ma dzisiaj z nami, ale jest z nami grupa, która tą piosenkę zaśpiewa. Wolne, że nasze myśli pozostają wolne, niezależnie od tego, co się z nami dzieje. To jest jedyna rzecz, której nie da się człowiekowi odebrać, jego wewnętrznej wolności, wolności jego myśli. O tym jest ta pieśń. I chciałam wam jeszcze powiedzieć, że ja też mam marzenie. Mam takie marzenie, żebyśmy końcówkę tej pieśni, ostatnie dwa wersy, które będziemy powtarzać kilka razy, żebyśmy je zaśpiewali wszyscy. Wszyscy. Wszyscy jak stoimy tutaj. Myśli są wolne. Ostatnie dwa wersy będziemy powtarzać kilka razy. To są proste słowa, prosta melodia. Zaśpiewajcie je wtedy wszyscy. I będziemy też podkreślać to klaskaniem. Zróbmy, sprawmy, żeby te słowa wybrzmiały głośno, żeby wszyscy wiedzieli, że nasze myśli są wolne i pozostaną zawsze wolne. Nie, 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 nie
Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Nasze myśli są wolne i pozostaną wolne zawsze. Pod kapela, wielkie brawa dla nich. Wolność, równość i braterstwo. Wolność. Równość i braterstwo. Wolność, równość i braterstwo. Wolność, równość i braterstwo. Proponujemy hymn państwowy. Przekazuję mikrofon naszemu głównemu hymnowemu. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarnecki do Poznania, po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Mówi ojciec do swej Basi, cały zapłakany. Słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Brawo! Brawo! I na koniec, proszę państwa, parę słów podziękowania. Przede wszystkim dziękuję wam, wspaniali warszawiacy i przyjezdni nasi koderzy, za to, że zechcieliście przyjechać w ten wakacyjny weekend i dołączyć do naszego zgromadzenia. Bardzo dziękuję i bardzo ciepło wspominam pamięć o pastorze Martinie Lutherze Kingu, który był wielkim wojownikiem o wolność i na którym się teraz wzorujemy. Bardzo dziękuję zaproszonym gościom i artystom. Bardzo dziękuję Miastu Stołecznemu Warszawa za to, że było uprzejme nadać imię skweru na wniosek Komitetu Obrony Demokracji. A teraz podziękowania dla was, koderzy. Przede wszystkim dziękuję straży. Dziękuję kwestie. Dziękuję motokodowi. Dziękuję animacji. Dziękuję adminom wydarzeń. Dziękuję fotoreporterom kodowskim i dziennikarzom kodowskim. I kod kapeli już dziękowałem 3 razy, ale podziękuję raz jeszcze. Dziękuję też zgromadzonym mediom i dziękuję policji za wspaniałą ochronę i wspaniałą współpracę. Jak widać, można nawet w czasie szczytu NATO.
na godowskich zgromadzeniach nigdy nie będzie przemocy i nigdy nie będzie niewłaściwych zachowań. Niniejszym oficjalnie rozwiązuje zgromadzenie, a na koniec jeszcze troszkę muzyki, ale to za sekundę, bo muszę zejść i włączyć. Zanim Piotr włączy muzykę jeszcze, chciałam... On tego nie zrobi, chciałam podziękować jemu. Piotr, dziękujemy za to, że to wszystko organizujesz. Dziękujemy ci. Stara jak ziarenka grona. A któż to idzie i jaki powód, że się przytacza tych dostojnych ciał koronów. Na przodzie dziecko małe łusku jeszcze, toż to demokracja, jakiś hipsztetom. Mamy wciąż demokrację i mamy pluralizm. Demokracji za dużo, czas już ograniczyć niezbyt pluralistyczny jest i kapitalizm zamiast żywić.